Dzień dobry, witam. Dzisiaj szybka aktualizacja, a przede wszystkim powiem Wam o 69-20 na pompie VP44 z wydmuchaną muszelką pod głowicą, bo mamy tam istną puszkę Pandory. Przypominam o narzędziu do filtrów, jest w narożniku i przypominam, że cały czas szukamy jakiegoś fajnego mechanika. Także jeżeli chcecie pracować w firmie ambitnej, nie boicie się wyzwań i chcecie naprawdę dobrze zarobić, bo to muszą być te trzy warunki spełnione, to zapraszam serdecznie do aplikowania. Lecimy z tematem. Zanim ten ciągnik VP44, tak jak już widzicie, rozgrzebany, tam będzie o czym opowiadać, to szybko powiem Wam, że Krzysiek zwrócił z chorobowego i ma poskładaną już oś, gotową do montażu, ale jednak jeszcze decyzja, że tak jak u Joker Farma, tutaj też wyciągniemy ten suport, do którego oś jest przymocowana, dlatego że nowy stworzeń jest delikatnie luźny jednak po wyczyszczeniu gniazd, a że możemy to zrobić w miarę szybko, bo tu zajęło to dobę, to jednak tutaj decyzja, że jeszcze tą dobę możemy poświęcić, bo mamy co robić tutaj przy tym ciągniku, tu jest co składać, widzicie cały regał części. Wolimy to zrobić tak, żeby do tego nie wracać. Tak jak widzicie, tam też zamontowana jest nowa sprężarka powietrza. Ktoś pytał w komentarzach, czy my zakładamy nową pneumatykę, czy wymieniamy obecną sprężarkę. Tak, no zresztą tam na obrazku też widzieliście starą, więc jakby tu no może tego pytania nie musiałoby być, no ale ktoś tam zapytał, więc odpowiadam. Wymieniamy sprężarkę na nową, oczywiście wapko. Taka ciekawostka, w John Deere tą sprężarkę można kupić tylko z kołem pasowym, natomiast u nas jest ta sprężarka bez koła pasowego, identyczna też wapko, a kosztuje no dużo, dużo mniej, bo nie wiem, czy połowę, czy nawet nie, pieniędzy, więc no, a czasami nie warto naprawdę tej sprężarki remontować, bo taka ciekawostka, jeżeli tam mamy tylko troszeczkę przyjechane pierścienie, czy tam powiedzmy wydmuchnęło tą uszczelkę pod tą głowiczką i trzeba taki ten komplet tam założyć, czy powiedzmy leci Wam uszczelniaczem na wale korbowym, czyli w tym miejscu, gdzieś tam się wydobywa olej spod koła, no to warto jeszcze taką sprężarkę zrobić. Mamy zestawy do tego też w dobrych pieniądzach, ale no jeżeli tam w środku już mamy powyjeżdżany wał, czy ten cylinder tutaj jest cały zużyty, są progi, to lepiej sobie dać spokój z tym, bo naprawdę koszt naprawy takiej sprężarki, o ile w ogóle by się dało, to jest równowartość nowej. Tu w oś otrzymała już siłowniki z tulejkami. Taka ciekawostka, my te siłowniki coraz częściej w tych starszych maszynach jednak dajemy do regeneracji, dlatego że tak jak nam tłumaczy ten pan, który to przynajmniej robi. Tu są w środku takie prowadnice. Kurczę, niestety, ale tu w wyniku wieku brakuje wymiaru i niestety wymiana uszczelnień, tych, które ciekną, na nowe, oryginalne, w tym samym wymiarze to niewiele daje. I to samo się tyczy też siłowników tych centralnych, gdzie jest jeden siłownik na środku. Tam też w starszych ciągnikach jest to samiutko, niestety, ale no trzeba to poprawiać już, żeby po prostu nie wymieniać siłownika na nowy. Niestety trzeba to dawać gdzieś tam do osób, które się tymi rzeczami zajmują. Dobrze, że takie osoby i tacy fachowcy gdzieś tam w Polsce są. Wał już wrócił z przeglądu i z wymiany krzyżaka. No i jeszcze oś otrzymała nowe kalamitki. Taka ciekawostka, te kalamitki często gniją, a warto, żeby one były. Tutaj jest taka przedłużana, dlatego że tutaj jest później uchwyt do odbłotnika, dlatego musi być wypuszczona trochę wyżej. I akurat te kalamitki my produkujemy sobie już tam sami, bo tu też oryginał dosyć drogi, a chodzi tak naprawdę tylko o to przedłużenie, nie? Siłowniki od podnośnika już czekają, nowe sworznie, nowe tulejki. Tak by to było. Joker Farm. Czekamy założyskiem. Powinno lada moment być. Składamy zwolnicę. Tak naprawdę został tylko układ planetarny. Tutaj stara kapusta. Decyzja, że jednak zakładamy nową, bo tutaj jest no, zarąbana totalnie. Ma też zużytą totalnie membranę. Założyliśmy po prostu w zamienniku. Myślę, że ona na tyle Wam wytrzymie. Na tyle, co Joker tutaj używa tej pneumatyki, a już dużo jej aż tak nie używa, dlatego że drugi ciągnik chodzi już w transportach więcej. Kabina jednak nie opadła. Ja też pytałem Pawła, dlaczego. Paweł stwierdził, że woli sobie ten ciągnik tutaj składać dalej, robić inne rzeczy. Jak założył
założy tą zwolnicę i zaleje olejem, założy sobie zbiornik, to sobie go odpali swoją uniesioną kabiną, tak żeby sobie go zagrzać i sprawdzić, czy po prostu nie ma jakichś wycieków, czy wszystko wszędzie dobrze podokręcał i tak dalej. No wiecie, o co chodzi mniej więcej. Mamy wyciąg już teraz wreszcie aktywny, więc sobie tutaj podciągnie rurę i może sobie tutaj ten ciągnik na hali chodzić. Silnik, tak jak widzicie, poskładany, pompa zrobiona, wtryski, ustawione zawory, układ wentylatora też przejrzany. Tu jeszcze jakieś tam tematy może wynikną, o tym mi Adrian pisał, że może coś być tutaj jeszcze z pompką, aczkolwiek zobaczymy, czy to wszystko dobrze działa, to nie będziemy nic tutaj dotykać. Wiem na pewno, że tutaj będzie jakaś tam jeszcze chyba zagadka z tym czujnikiem, co wam pokazywałem na ostatniej aktualizacji. Tu mi trochę Adrian tam rozjaśnił, że gdzieś tam kiedyś jakiś problem był, ktoś przed nami ten czujnik po prostu wyeliminował, jakąś tam zaślepkę wsadził, kable gdzieś tam, nie wiem, czy po prostu była uszkodzona ta instalacja, czy problem jest gdzie indziej. Wiem, coś mi tam pisał Adrian, że faktycznie były jakieś problemy i to niestety takim gospodarskim sposobem było wyeliminowane, ale no, myślę, że to powinno jednak być przywrócone do swojej funkcjonalności, dlatego że to jest dosyć ważne, nie? Chociażby przez to ten 7830, pamiętacie, tam były też komunikaty o zatkanym filtrze, one akurat tam się pokazywały, natomiast troszeczkę gdzieś tam za długo było jechane na tych komunikatach, bo jeżeli było od razu gdzieś tam stop, no to tam by nie było też tyle problemów w tym ciągniku. Myślę, że hamulce tam były do uratowania, a tak to niestety za dużo tych opiłków było i wszystko się dostało na tarczę. Natomiast no to właśnie po to jest, żeby jeżeli faktycznie coś się wydarzy, to żeby to zadziałało, tak? Oś widzicie założona, zwolnice poskładane, siłownik, końcówki przeguby, też później tylko sobie ustawimy zbieżność. O, Paweł już sobie tu pouzbrajał, są nowe te bezpieczniki, to co też Adrian mówił, pokrywa, ta zabezpieczenie filtra już jest nowe, tu jeszcze zostały lampy, już sobie tu Paweł trochę opuścił tą maskę, pewnie będzie za chwilę chciał się za to zabrać. No i tak by to było. Jeszcze musimy się przyjrzeć tym lampom, dlatego że tutaj one mrugają. Prawdopodobnie to jest jednak niestety wina lamp, a nie gdzieś tam instalacji. To jeszcze sobie gdzieś tam posprawdzamy. No i wracam, słuchajcie, do 6920, bo to będzie tutaj najwięcej do powiedzenia o tym ciągniku. Pamiętacie z poprzedniego filmu, szelka pod głowicą, nie dokończyliśmy nawet przeglądu P50. Niestety ciśnienia na cylindrach wyszły niestety dosyć słabo. Widzicie teraz na ekranie. No i oczywiście decyzja o zdjęciu głowicy. Ją i tak trzeba było zdjąć, natomiast jeżeli zdejmujemy głowicę i widzimy taki obraz jak tutaj, tam tuleje, to powiedzmy, że jeszcze może i by szyna opartego, jeżeli byłby tylko głowica do zrobienia i dół silnika byłby ok. Natomiast no tutaj no, mamy większy problem. Na jednym z tłoków zaczęła się obracać tulejka w korbowodzie. To jest ten korbowód akurat, a to jest ta nieszczęśliwa nasza tulejka. Widzicie, tu nawet się wyszczerbiła. Tak nie może być, bo ona lata cała. To jest jeden temat. Drugi temat to zaczął nam się zacierać chyba na piątym tłoku. Zobaczcie, co tu się zaczęło dziać. Tu już się po prostu zaczęło łuszczyć i jedno od drugiego już zaczęło się zabierać. No i niestety, ale nie wiem, czy tu nie będzie trzeba tego silnika niestety, ale wyjąć i dać wał do sprawdzenia, ewentualnie osiowania do polerki. No bo za bogato to nie wygląda. Zobaczymy. Dosłownie przed chwilą Krzysiek to wyciągnął, teraz sam na śniadaniu. Także ja was jeszcze będę informował, bo ja przynajmniej tak na mój rozum to widzę, że tu niestety, ale trzeba będzie ten wał wyjąć, chyba że mnie Krzysiek zaskoczy, ale to sobie wszystko tam posprawdza i tak dalej. Chyba że to po prostu był faktycznie no, dosłownie ostatni dzwonek, nie? Że gdzieś tam sama panewka zaczęła się zabierać. Wiadomo, ona jest dużo miękciejsza niż wał. Żeby wał dostał po tyłku, to naprawdę tu musi się ta tulejka zjeść totalnie i albo po prostu chwycić i jeżeli totalnie nie byłoby smarowania, po prostu zatrzeć się, tak? To wtedy, no to wtedy wał idzie no, na śmieci tak naprawdę, chyba że gdzieś tam się uda jeden szlif zrobić. No to tak. Turbosprężarka. No tutaj to już widzę olej, więc nie ma o czym mówić, musi iść do regeneracji. To jest taka ciekawostka, te czeskie turbosprężarki, no niestety temat kosmicznie drogi, z tego co kojarzę, więc po prostu wysyłamy to do regeneracji, bo no ta jest robiona całkiem ok i uważam, że to w zupełności tak wystarczy. Taka ciekawostka, korbowód jest łamany.
Tak to wygląda. Sobie nawet Krzysiu chyba, z tego co wiem, tak, ma poznaczone tutaj, więc pasuje. Sobie pozaznaczał, żeby po prostu wiedzieć, który korbowód zaś do którego tłoka, nie? To tak by to, słuchajcie, było. Ale nawet są cyframi poznaczone, z tego co widzę. Dobra, tak by to wyglądało. Więcej dzisiaj wam nie powiem. Ogólnie z sytuacji na serwisie można podsumować to tak, że rozbieramy ten silnik, czekamy za częściami, robi się sprężarka, robi się głowica i zjeżdżają się części. Czy będzie wał do wyciągnięcia, to się pewnie dowiecie. Tutaj lada moment, wjeżdżają nowe wtryskiwacze, mamy już wyniki, te są do wymiany bez dwóch zdań. Niestety one już wcześniej tu były regenerowane. Kolejne potwierdzenie, że no póki co moim zdaniem nie warto się w to bawić. Może, ponoć pojawiają się oryginalne części do tych wtrysków, natomiast on nadal nie ma programu, nadal nie ma takich dedykowanych rozwiązań, jakby to powiedzieć, no, na stole, tak, żeby to zrobić, więc to też nie będzie takie łatwe. No i nie ma opcji kalibracji, tak, żeby zrobić taki wtryskiwacz, żeby nadać mu nową kalibrację, nowy kod. Więc to niestety, ale no tak to tutaj jest. Czekamy za pompą, rurkami i listwą. No i będziemy sobie zaczynać składać ten ciągnik. To będzie robił Adam, jak tylko zrobi 6620, do którego też obudowa WOM-u, o której wam ostatnio mówiłem, przyjechała i leży i zabiera się na składanie. Dobra, aktualizacja w miarę szybka, sprawna mam nadzieję. Ja się z wami żegnam. Wypatrujcie kolejnych aktualizacji. Też myślę, że shortów, bo widzę, że to też fajnie działa. Można szybko wyjść, coś uchwycić. Nie czekać do kolejnego gdzieś tam tygodnia, żeby nazbierać więcej, bo w tym czasie się za dużo rzeczy zmienia, a i wy jesteście informowani w miarę na bieżąco, co tam się na serwisie w Dominowie dzieje. Odmeldowuję się posłusznie, wracam do obowiązków. Na razie, cześć.